Zawodnicy mają mniej więcej porównywalne warunki i Stefan Laje dzisiaj podczas drugiego skoku treningowego 136 metrów. On jest w stanie w niekorzystnych warunkach skoczyć daleko. Bardzo dobra forma przygotowana przez Stefana Laje, który potwierdza wysoką dyspozycję. Świetny skok Niemca, nie tak daleki, by zaatakować pozycję Timiego Zajca, 135 metrów, a więc dokładnie tyle, ile uzyskał Timi Zajc. No i teraz patrzymy na wiatr. Timi Zajc miał dodane 14,1 punktu, 10,6 punktu ma dodane Stefan Laja, więc w gorszych warunkach skakał Słoweniec i tym samym Stefan Laje ląduje za Timim Zajcem o 3,5 punktu za Słoweńcem, reprezentant Niemiec. No ale najlepszy z Niemców.